maluchy, cześć Dymka. Jak tam twoje maluchy, Dymka? Piesiurki. O, nagrywam, wiecie, ten film. Myślę, że już jak ten film dostaniecie, to już tych piesków może nie być. Zostanie tylko jeden. I będzie to ostatni film z serii z pieskami, bo już zostało wystawione ogłoszenie. Są osoby, które się o dziwo zainteresowały. Jest Dymka i zostanie z nami. Już wam zaraz pokażę. Jeden piesek, ten o tutaj, piesiulek malutki, zostanie z nami. Wymyślimy mu jakieś fajne imię, a reszta piesiaczków pójdzie do po prostu. Mam nadzieję, że trafią do fajnych domów. Tutaj zobaczcie, mąż zagrodził pieskam taką siatką ogrodniczą, żeby one nie uciekały. Niestety przyjdzie pora się rozstać z pieskami. One już wszystko fajnie jedzą, bo jest ich dużo. Potrzebują dużo. I wystawiliśmy po prostu ogłoszenie na OLX-a i o dziwo są osoby zainteresowane i myślę, że już w momencie, jak ten film będzie publikowany, to już być może wszystkie pieski trafią do domków, bo mam troszkę kolejkę. Chcę wam sprawy ogrodnicze popokazywać i po prostu nie wyrabiam się tego wszystkiego. Mi się po prostu nawarstwiło, zbierało. Oczywiście będę nagrywać Dymkę, tego malucha, który zostanie od czasu do czasu. I czyli dwa pieski i trzy dziewczynki pójdą do domków, moi kochani. Fajne te piesioczki, ale niestety zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę trzymać wszystkich. O, już mnie tam szarpią z tyłu. O, jeszcze sobie popatrzcie w tym oto całym tutaj składzie na nich. O, tutaj te są z tyłu. A gdzie się Dymka podziała, nie wiem. Dymka, chodź tu! A jejciu, musiałam się uganiać, Dymka mi chciała na ulicę uciec i woła mi o, i musiałam za nią gnać i nie chciała się słuchać, wracać, musiałam ją przynosić. A ona ciężka. Dobra. Łobuza, ona tak na ulicę i ociągnie się, boi, że jej samochód rozjedzie. Maluszki. Także tak wygląda sytuacja z maluchami. Jeszcze ostatni pewnie raz cała ta ekipa tych maluchów w pełnym składzie. No Boże. I tutaj mi chodzą. No. Pod nogami. Oj, 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 może ja wstanę. Ojajciu, szarpią mnie za bluzkę, za wszystko. Rozrabiają już. Małe rozrabiaki. Jak rozrabiają. A ty, matka, niegrzeczna jesteś. Nie będę cię nagrywać, bo byłaś niegrzeczna. Ops. Ops. O. Jakie małe gadziny. No dobra, kochani, to ja się żegnam tym akcentem. Jak coś tak mówią, będę nagrywać Dymkę z tym maluchem. Zdam raport, czy pieski trafiły do domków w innych po prostu filmach. Pokaż, pokaż ten swój pesko. Niegrzeczny. Pysk niegrzeczny. Dobra, pa. I już po
dwóch dniach dania ogłoszenia zostało się do oddania. Dwie suczki. No i ten, który zostaje, kochani, dla nas. Czyli zostało w sumie na drugi dzień po daniu ogłoszenia zostało już dwa pieski do oddania. Gdzie ten kurdupelek to zostanie. Będziecie go często widzieli. O, Rymka, pokaż pysk. O. Dzisiaj jeszcze prawdopodobnie jedna pani ma przyjechać po też jedną dziewczynkę. Także pieski się, powiem wam, szybko rozeszły do nowych domów. Myślę, że jak już będę nagrywać ten film, nie wiem, czy w niedzielę, czy stawiać wam ten film, czy aż w poniedziałek, poniedzieli, święta majowe, to już być może zostanie tylko jeden. Także fajnie. Pieski trafiają do swoich nowych domków. O. Dobra, kochani, tamten uciekł. O, wygrzewają się. Na słoneczku jeden uciekł. I kochani moi, po 5 dniach zostało 2 pieski, w tym jeden do oddania. Na chwilę obecną, dzisiaj jak nagrywam ten film, mamy akurat początek maja, czyli 1 maja. Także zostanie ten mały konusek, co tam sobie chodzi. I jeszcze została ta suczka do oddania. Jeszcze mam 2 sztuki. Dzisiaj jest 5 dzień od nadania ogłoszenia. Także, kochani, szybko myślę, że pieski trafiły do nowych domów. Poszły sobie tam, mają jedzenie. Jeszcze sobie popatrzcie na te małe łobuzy. Jeszcze jest 2 łobuziaków. Jeden piesek, jedna dziewczynka, która też pójdzie do oddania. I już myślę, że jak będę nagrywać końcowy etap filmu, to już zostanie tylko ten maluszek, który ma się zostać z nami. I wszystko poskładam wam do kupy. I będzie to ostatni film z serii, gdzie jeszcze była cała gromadka. I jak zostanie po prostu jeden ostatni, który będzie dla nas. Łobuzy, zobacz, jakie łobuzy, dwa. Jeszcze zostało 2 łobuzy. Gdzież? Która chłopak, która dziewczynka? Chłopak ten, dziewczynka ta. Ta dziewczynka. Ta dziewczynka zaraz cię znowu będzie gryźć, zobaczysz. O, patrz, teraz. patrz, jaki łobuz. Małe! Komu nie? Co ty, bidaku, sam zrobisz, jak się sam zostaniesz? Tak. Z kim ty się będziesz bawił, prawda? Tak. Z tobą się będzie bawił, prawda? Mhm. Z tobą. Tylko. Co? Kukas, nic nie mówię ci, ma. No, z tobą się będzie bawił, prawda? Tak. No. Ten. Pani ten jeszcze. Będzie. Pani ma być, tak? Po tak. Niego. Pani. Zobaczymy, czy pani przyjedzie, tak? Po ostatniego pieśka. Mamy jeszcze 2. I trochę mama ich ponagrywa, żeby jeszcze było fajnie. Pamiątka też taka. Też chyba, tak. Taka pamiątka. I dla nas, i tam dla mamy tych widzów, wiesz? Hmm? Piesiu! Oj, tego to będziemy go nagrywać. On z nami zostaje. Z mamą będziemy go nagrywać jeszcze, nie? Tak. Jak on rośnie, zobaczymy, jaki on duży urośnie. Duży, duży będzie rósł.
I moi kochani, dzisiaj już pożegnaliśmy się z ostatnim pieskiem. Dymka tutaj płacze. Został tylko ten mały. I wiecie normalnie co? Nazwali go Procesorek. I już będzie. Tak się nazywał. Procesorek mały. Został nam maluchi i mama. W sumie ogłoszenie było około 2 tygodni i wszystkie pieski trafiły do domków. Ostatnia Sunia pojechała do Biłgo Raja dzisiaj przed obiadkiem. Także kochani, taki podsumowujący film. Wszystkie pieski trafiły do domków, głównie do miasta, do bloków. Z tego co właściciele, którzy brali, mówili. I został nam ten mały łobuziak i mamusia. Także kochani, dzisiaj podsumowujący film. Pokazywałam wam dzień po dniu, jak się pieski miały, ile było każdego dnia. I mamy takiego malucha. Nazwali go Procesorek. Cicho mama, zaraz ci oddam. My się tutaj, jak widzicie, bawimy na trawce. O, proszę. Maluch, pieszczoch taki malutki został. Będzie nasz pieszczoch. Mały Procesorek. No dobra, idę zaniosę go matce, bo widzicie, matka się drze w niebogłosy za nim płacze. A nic, kochani, tak to wygląda. O, schował się. Schował się pieszczoch. Żegnam się. Pa, oczywiście będę nagrywać dla was tego łobuza, jak się rozwija i rośnie.